Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 wieszaków. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, to jest mi niezmiernie miło Was tutaj gościć. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu, dlatego znajdziecie tu przede wszystkim filmy w duchu garderoby kapsułowej. Filmy zachęcające do tego, by w pierwszej kolejności korzystać z zasobów, które już są w Waszych szafach, a jeżeli zdecydujecie się na zakupy, to ja zachęcam, by były to zakupy przemyślane, dobre jakościowo i takie, które zostaną z Wami na dłużej. Dodam jeszcze tylko, że w tym roku już po raz drugi przystąpiłam do wyzwania Low Buy Challenge, przede mną rok bez zakupów. To wyzwanie rozpoczęło się 1 października, więc jeżeli macie ochotę towarzyszyć mi w tej kolejnej już, bo tak jak mówię, po raz drugi przystąpiłam do takiego samoograniczenia zakupów, jeżeli chodzi o modę, to będzie mi oczywiście niezmiernie miło. O tym, jak to wszystko się dzieje, jak to wszystko przebiega, będę informować też w kolejnych odcinkach, a teraz już przechodzimy do dzisiejszego tematu, czyli tygodnia w stylizacjach. Jeśli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, to wracamy do cyklu, który już się tutaj pojawia od jakiegoś czasu. Jest to tydzień w stylizacjach. Formuła bardzo prosta, bo prezentuję Wam moich 7 codziennych stylizacji. Te, które pojawią się w dzisiejszym odcinku, to były stylizacje, które nie pojawiły się w moim życiu w ciągu jednego tygodnia, ale rzeczywiście wybrałam te moje ulubione, z których korzystałam najchętniej i w których się pojawiałam najchętniej w październiku oraz na początku listopada, więc będzie to taki troszeczkę zlepek, ale ta formuła tygodnia, czyli 7 dni i 7 stylizacji zostanie tutaj zachowana. Nie przedłużam, zaczynamy. W poniedziałkowej stylizacji połączyłam czarny cienki golf z wełny merynosa z dodatkiem jedwabiu z moimi ulubionymi jeansami w pięknym takim retro niebieskim kolorze o podwyższonym stanie. Nieco szersze są też tutaj nogawki. Te nogawki zresztą podwinęłam i bardzo często tak robię w sezonie jesienno-zimowym. Po pierwsze dlatego, żeby pokazać nieco bardziej cięższe, czarne, skórzane buty zakrywające kostkę, ale z drugiej strony jest to bardzo praktyczne, ponieważ w ten sposób spodnie brudzą nam się mniej, kiedy mamy deszczową pogodę. Więc to są te dwa powody, dla których ja bardzo często w tym sezonie jesienno-zimowym nogawki właśnie podwijam. Jeżeli chodzi o golf, który mam na sobie, to ja ten model mam w 3 kolorach w swojej szafie. To jest coś, co noszę od 3 lat. Znakomicie mi się te golfy sprawdzają pod swetry, pod marynarki, czyli jako taka dodatkowa warstwa docieplająca. Więc bardzo Wam serdecznie polecam, bo to już jest produkt, który ja sprawdziłam, więc mogę ze spokojnym sumieniem rzeczywiście polecić. Jeżeli czegoś takiego szukacie, to link do tego modelu znajdziecie w opisie do tego odcinka. Zresztą, chociaż dzisiaj tutaj nie ma żadnych nowych rzeczy, ponieważ ja od 1 października zafundowałam sobie już po raz drugi rok bez zakupów modowych, to jednak jeżeli cokolwiek, co jest tutaj na tym wieszaku, co się pojawi w dzisiejszym odcinku, jest jeszcze dostępne w ofercie sklepu, w którym to kupowałam, to oczywiście te linki Wam w opisie do tego odcinka zostawię. A więc wracając do poniedziałkowej stylówki, dodałam też czarny skórzany pasek ze srebrną klamrą. Srebro pojawia się także w biżuterii. To jest zestaw, który jest ze mną już dosyć długo, naszyjnik oraz kolczyki, połączenie srebra z kamieniem
Noc Kairu. I to jest poniedziałkowa baza, bardzo wygodna przede wszystkim do śmigania na co dzień, w takie dni, kiedy mamy do załatwienia bardzo dużo spraw. Ale ponieważ mamy już listopad, temperatury spadają, więc przydałoby się tutaj dodać jeszcze troszkę warstw. Pierwszą dodatkową warstwę stanowi tutaj marynarka, szara marynarka w kratę, nieco przeskalowana. I to jest, kochani, model, który został kupiony w sieciówce. Nie ma najlepszego składu, ale też chciałabym podkreślić, że od momentu, kiedy ja rzeczywiście bardziej świadomie zaczęłam dokonywać tych zakupów modowych i zwracać uwagę na to, jaki skład ma materiał, z którego wykonane jest dane ubranie, to jednak od tego momentu nie wykonałam czegoś takiego jak wyrzucenie wszystkiego, co ma skład gorszy. Przede wszystkim dbam o to, żeby to, co bezpośrednio przylega do mojego ciała, rzeczywiście było z materiałów jak najbardziej naturalnych, oddychających. Natomiast jeżeli to jest warstwa dodatkowa, to tutaj, jeśli ubranie mi się sprawdza, mam je od wielu lat, a ta marynarka, słuchajcie, ma już lat, myślę, około 10, jeśli nie lepiej, to po prostu z tego ubrania nadal korzystam, bo nadal najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest maksymalne wykorzystanie zasobów, które już mamy, a niekoniecznie biegnięcie do sklepu, żeby w ramach ekologii wyrzucić wszystko, co w tej szafie było do tej pory i zakupić wszystko, co wszystkie nowe rzeczy. Więc tego absolutnie nie robimy. Więc mimo gorszego składu, mimo że marynarka ma lat około 10, nadal ją noszę i nadal z niej korzystam. To jest moja druga warstwa w poniedziałkowej stylizacji. Ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Dodaję też duży grafitowy, wełniany, przeskalowany mocno płaszcz. Ten płaszcz jest właśnie taki bardziej obszerny po to, żebym mogła swobodnie zmieścić pod nim marynarkę. Jeśli chodzi o dodatki, to tutaj mam przede wszystkim czarny wełniany szalik wyciągnięty z szafy mojej mamy. Ona przestała już z niego korzystać, ja bardzo chętnie go noszę. Do tego mam szarą czapkę, taką trochę smerfetkową, ale bardzo ją lubię, bo jest po prostu niesamowita. Wygodna. No i do tego mam rękawiczki szare, skórzane z dodatkowym ociepleniem. Jeżeli chodzi o torebkę, to uzupełniam całość shopperem w czarnym kolorze, ponieważ shopper na co dzień jest dla mnie opcją najwygodniejszą. Mogę po prostu zmieścić w nim wszystko, czego potrzebuję, także to jest właśnie moja poniedziałkowa stylówka. Wtorek to wersja nieco bardziej elegancka, taka, którą spokojnie możemy założyć na jakieś spotkanie. Niekoniecznie biznesowe, bo nie ma tutaj typowych elementów biurowych, tak zwanych, czyli nie ma tutaj garnituru, właśnie nie ma jakiejś marynarki. Natomiast jest tu klasyczne połączenie czerni z bielą. Czarne spodnie o dosyć wysokim stanie i szerokich nogawkach połączyłam tutaj z przepięknym swetrem z szafy mojej mamy. Sweter robiony ręcznie, więc jedyny taki wyjątkowy egzemplarz. Zobaczcie, on jest przepięknie tutaj zdobiony, ma taki dodatkowo ozdobny kołnierzyk, bufiaste rękawki, takie napuszczane, więc rzeczywiście wygląda pięknie. Kolor to jest taki krem, złamana biel. Sweterek dosyć krótki, więc on się świetnie sprawdza właśnie w takich połączeniach ze spodniami z wysokim stanem albo ze spódnicami. A do tego dodałam buty, to są botki czarne na niezbyt wysokim obcasie o takim przedłużanym nosku, także ten nosek jest też widoczny spod tej szerszej nogawki. Jeżeli chodzi natomiast o biżuterię, to tutaj mam tylko kolczyki. Kolczyki, które już się pojawiły w poprzedniej stylizacji, to jest połączenie srebra z kamieniem Noc Kairu i to jest baza
do stylizacji wtorkowej. No ale oczywiście brakuje nam jeszcze okrycia wierzchniego. Okrycie wierzchnie to w tym przypadku przeskalowany, wełniany, duży płaszcz, który już się wcześniej pojawił w grafitowym kolorze. Do tego dodałam czarny szalik wełniany z szafy mojej mamy, który też już wcześniej się pojawił, i czarne skórzane rękawiczki. No i mam też kapelusz czarny, żeby było tak odrobinę bardziej elegancko i bardziej modowo. Do tego dobrałam torebkę czarną średniej wielkości i to jest moja wtorkowa stylizacja, wtorkowa inspiracja dla Was. Środa to są dokładnie te same spodnie, które widzieliście w poprzedniej stylizacji, te same również buty i biżuteria, która pojawiła się w stylizacji pierwszej. Ze stylizacji pierwszej zaczerpnęłam zresztą golf czarny z wełny merino i taka totalnie czarna stylizacja to jest baza dla środowej inspiracji, ponieważ tutaj dołączy jeszcze biel, czyli będzie bardzo, bardzo klasycznie. Ja zresztą, jak zauważyliście, to połączenie czerni z bielą lubię, ono się też powtarza. Kiedy włączycie sobie też moje filmy na przykład sprzed roku, to nie zdziwcie się, że te stylizacje mogą się powtórzyć, bo faktycznie aż tak wielkich zmian w mojej szafie nie ma. Pojawiają się jakieś jej uzupełnienia. Stylówki też z roku na rok często się powtarzają. Natomiast ja odzwierciedlam Wam to, co u mnie aktualnie jest noszone, co aktualnie jest wyjęte z szafy, przygotowane na wieszaku, więc no nie wymyślam też tutaj Bóg wie czego. Chciałabym, żeby rzeczywiście to odzwierciedlało faktyczny stan rzeczy i to, co mi się aktualnie i podoba, i w czym czuję się dobrze. Więc Total Black jako baza do środowej inspiracji, no i czas na dodatkową warstwę docieplającą. Dodatkową warstwą jest tutaj krótki żakiet w kolorze złamanej bieli. Też mam go już od kilku lat i rzeczywiście on się bardzo dobrze sprawdza w takich zestawach, gdzie ten dół jest rozszerzany, ponieważ przez to, że jest dość krótko, rozszerzenie czy to spódnicy, czy to właśnie spodni jest bardzo dobrze widoczne i trochę robi nam też proporcje, ponieważ tutaj zauważyliście, że spodnie są szerokie, bardzo blisko przylegające do ciała golf, więc tutaj jeszcze pudełkowy żakiecik uzupełnia nam całą sylwetkę. I tak to wygląda. Wydaje mi się, że jest to stylizacja, którą spokojnie możemy wykorzystać w przypadku spotkania również takiego zawodowego. Nie ma tu niczego, uważam, niestosownego. Wręcz przeciwnie, także jest to z całą pewnością bardzo klasyczna, ale też wygodna opcja na takie chłodniejsze dni. Jeżeli chodzi o okrycie wierzchnie, no nie zaskoczę Was tutaj niczym. Wszystko, co się już wcześniej pojawiło. Mam przeskalowany, wełniany, grafitowy płaszcz. Do tego mam szalik czarny, wełniany, czarne rękawiczki i czarny kapelusz. Torebka też już wcześniej widziana. To jest pojemny, czarny shopper, więc kolejna stylizacja. Kolejna moja modowa inspiracja na dzisiaj dla Was. Pora na czwartek. Tym razem te same spodnie i te same buty połączyłam z koszulką, bluzką. Właściwie powinnam powiedzieć z długim rękawem w kolorze wina. Mamy tutaj troszeczkę bardziej odsłoniętą szyję, ponieważ rzeczywiście dekolt jest okrągły, odrobinkę dalej. Jeżeli chodzi o biżuterię, to jest dokładnie ta sama biżuteria, która pojawiła się w poprzednich stylizacjach, czyli naszyjnik oraz
oraz kolczyk i połączenie srebra z kamieniem Noc Kairu. I to jest, słuchajcie, kolejna baza do kolejnej stylówki. Warto tutaj zwrócić uwagę na gramaturę bluzki. Ja też już o tym wcześniej wspominałam w wielu odcinkach w tych seriach jesienno-zimowych, ponieważ ta bawełna, z której wykonana jest bluzka, którą mam na sobie, to jest bawełna mięsista, gruba bawełna o wysokiej gramaturze. Także rzeczywiście ona latem raczej będzie za gorąca, natomiast w tym sezonie jesienno-zimowym pod marynarki, pod swetry, czy nawet sama świetnie się tutaj sprawdzi, więc polecam. W dodatku nie ukrywam, że od pewnego czasu mam jakąś taką dziwną słabość właśnie do tego rodzaju odmiany czerwieni, czyli właśnie do koloru wina. Rzeczywiście wydaje mi się to kolor bardzo taki szlachetny i elegancki i rzeczywiście ja się też bardzo dobrze w nim czuję, więc kolejna stylizacja, tak naprawdę elementy bardzo proste i rzeczywiście jest to też stylizacja bardzo wygodna. Natomiast w zależności od tego, czy będzie na zewnątrz nieco cieplej, czy będzie nieco chłodniej, możemy zostać albo tylko właśnie w takiej wersji, czyli baza plus płaszcz jako okrycie wierzchnie, albo możemy tutaj dodać któryś z elementów dodatkowych. Ja pewnie postawiłabym właśnie na taki krótki żakiet w kolorze złamanej bieli, ale ten kolor świetnie będzie też wyglądał na przykład z tą właśnie marynarką szarą w kratę, ponieważ bardzo podobny odcień jest w tę kratę wpleciony. Także tutaj jest takie bardzo fajne nawiązanie kolorystyczne, więc mogłabym spokojnie i marynarkę nieco przeskalowaną dłuższą i ten krótki żakiet tutaj zastosować. Ja natomiast zostanę w tej wersji podstawowej i dodam do tego po prostu płaszcz. Ponieważ w założeniu miała to być wersja na nieco cieplejsze dni, więc zrezygnowałam tutaj z tego przeskalowanego, dużego, wełnianego płaszcza. Postawiłam na płaszcz nieco lżejszy w kratę. Jest to też płaszcz nieco krótki. Krótszy w każdym razie, aniżeli ten, który widzieliście poprzednio. Jeżeli chodzi o rękawiczki, zrezygnowałam z nich. Oczywiście, gdyby było chłodniej, dodaję tutaj kapelusz, dodaję rękawiczki. Zostaję z całą pewnością z szalikiem wełnianym, bo rzeczywiście już bez tego w listopadzie sobie wyjścia na zewnątrz nie wyobrażam. I jeżeli chodzi o torebkę, to będzie to też czarny shopper, bardzo pojemny, czyli to, co sprawdza się najlepiej w moim przypadku na co dzień. Kolejna moja propozycja, jeżeli chodzi właśnie o listopadowy tydzień w stylizacjach. W piątek bluzka, która już się wcześniej pojawiła i ta sama co poprzednio biżuteria, ale pojawiła się również cienka plisowana spódnica. Bo kto powiedział, że cienka plisowana spódnica to jest tylko i wyłącznie element garderoby, z którego będziemy korzystać wiosną i latem? Oczywiście wystarczy to dobrze ograć, tak żeby móc korzystać z tego, co mamy w naszych szafach przez cały rok. Ja w tym zestawieniu dodaję oczywiście grube rajstopy, dodaję też wysokie czarne kozaki na obcasie, po to, żeby było mi ciepło. Jeżeli chodzi natomiast o tę spódnicę, ja bardzo lubię ją właśnie w zestawieniu z tą bluzką ze względu na to połączenie kolorystyczne, bo kolor wina pojawia się również na spódnicy. Jest kobieco, ale jednocześnie w żaden sposób nie wulgarnie. Zresztą te plisy są w jakiś tam sposób też dosyć romantyczne. Ja takich elementów nie mam może za wiele w swojej szafie, ale jednak muszę przyznać, że od kiedy ta spódnica się w mojej garderobie pojawiła, to już jest ponad rok, kiedy ją mam,
To po prostu jest jedną z moich ulubionych rzeczy, a z całą pewnością ulubioną spódnicą się stała. Także łączę ją i z czarnym golfem, co jeszcze dzisiaj zobaczycie, i z białym t-shirtem, i z trampkami, i właśnie w wersji z tą bawełnianą bluzką w kolorze wina. Więc tak naprawdę mnóstwo możliwości i to, co mi się w niej bardzo podoba, to właśnie ta opcja wykorzystania jej przez cały rok. Także tak się prezentuje baza kolejnej stylówki. No i czas na okrycie wierzchnie. Żadnego zaskoczenia ponownie nie ma, czyli przeskalowany grafitowy wełniany, długi płaszcz, na tyle długi, żeby rzeczywiście mógł tutaj tę spódnicę zakryć lub prawie zakryć. Jeżeli chodzi o szalik, to tutaj postawiłam tym razem na taki karmelowy kolor, bo on też się pojawia właśnie na wzorze spódnicy. Do tego czarny kapelusz, czarne skórzane rękawiczki i torebka średniej wielkości, również czarna. Kochani, to co jest dosyć istotne i na czym mi zawsze zależy, kiedy przygotowuję dla Was właśnie tę serię Tydzień w stylizacjach, to to, żeby pokazać, że przy tak naprawdę zastosowaniu kilku elementów, my możemy stworzyć stylizację na cały tydzień. Po co to robię? Po to, żeby pokazać Wam również, że my nie potrzebujemy dużo, my po prostu potrzebujemy dobrze skomponowanej garderoby, dobrze dopasowanej do naszych potrzeb szafy. I jeżeli rzeczywiście uda nam się takową skomponować, to później nie mamy problemu pod tytułem co się ubrać, bo najzwyczajniej w świecie zawsze jesteśmy w stanie tymi ubraniami tak żonglować, żeby stworzyć przynajmniej kilka stylówek, w których mamy ochotę wyjść i które będą odpowiednie na różne okazje, co też jest dosyć istotne. Także kilka elementów, żonglowanie nimi i jak widzicie, można stworzyć spokojnie stylizację na cały tydzień. To jest moja kolejna propozycja dla Was, ale przed nami jeszcze dwie. Sobota jest trochę romantyczna i trochę artystyczna, bo mamy tutaj połączenie spódnicy, która się wcześniej już pojawiła, plisowanej, z takim nieco artystycznym właśnie wzorem, a do tego mamy ten piękny sweter, który też już wcześniej się pojawił w kolorze złamanej bieli, z tymi napuszczanymi rękawami, z ozdobnym kołnierzem, rzeczywiście taki handmade z romantycznym wzorem, więc tutaj rzeczywiście jest tak bardzo, bardzo kobieco. Do tego buty, które też już wcześniej się pojawiły. A jeżeli chodzi o biżuterię, to tym razem postawiłam tylko na kolczyki i to są kolczyki, które już wcześniej również widzieliście, czyli połączenie srebra z kamieniem nocka iru, i to jest baza do sobotniej stylizacji. Ale żeby nie było tak super słodko i tak super romantycznie, to postanowiłam tutaj troszeczkę przełamać cały ten zestaw kurtką typu ramoneska, czyli takim rockowym, mocnym elementem. Ja zresztą bardzo lubię miksować różne style, więc w tego rodzaju połączeniach też czuję się bardzo, bardzo dobrze. Gdyby było troszkę chłodniej, to oczywiście dodałabym tu pewnie jakąś czapkę albo kapelusz, dodałabym też czarne rękawiczki, natomiast przy założeniu, że będzie nieco cieplej, wystarczy mi po prostu tutaj karmelowy ciepły szal. Torebka to jest ta sama torebka, która się pojawiła już wcześniej, średniej wielkości, czarna, i jestem gotowa na przykład na randkę z Miśkiem. Uśmiechnął się.
I ostatnia dzisiejsza stylizacja, czyli połączenie plisowanej spódnicy z zapowiadanym już czarnym golfem. Zapowiadałam, że właśnie takie połączenie się dzisiaj również pojawi. Kochani, najprostsza rzeczywiście wskazówka dla Was, jeżeli macie różnego rodzaju ubrania, które mają kolorowe wzory, mówię tutaj czy to o spodniach, czy to o koszulach, czy to o spódnicach, to pamiętajcie, że ten drugi uzupełniający element, niezależnie od tego, czy to są doły, czy to są góry, możecie swobodnie komponować, wykorzystując takie kolory, jakie pojawiają się właśnie na wzorze danego elementu garderoby. Czyli jeżeli mamy na przykład koszulę, gdzie pojawiają się niebiesko-czerwone kwiaty, to spokojnie niebieskie spodnie i czerwone spodnie się do tego sprawdzą, albo niebieska czy czerwona spódnica. A tak samo to wygląda w przypadku tej spódnicy. Każdy kolor, który pojawia się na tym wzorze, mogę swobodnie wykorzystać jako górę i będzie tutaj naprawdę wtedy wszystko grało. Widzieliście to dzisiaj już w zestawieniu z białym swetrem, teraz z czarnym golfem, wcześniej była bluzka w kolorze wina, także jeszcze gdybym miała coś w takim kolorze właśnie beżu, karmelu, też spokojnie by to zagrało. Kozaki te same co poprzednio, biżuteria ta sama też co w poprzednich stylizacjach, tym razem dodałam jeszcze naszyjnik, czyli mamy i kolczyki i naszyjnik, srebro plus noc Kairu i to jest propozycja na niedzielę. Oczywiście tak umownie propozycja na niedzielę, kochani, no bo tak jak Wam wspominałam, to nie jest prezentacja całego tygodnia, ale raczej takie zestawienie tych ulubionych moich zestawów z przestrzeni ostatnich tygodni. No i muszę przyznać, że to, na czym też mi zależało, co też już dzisiaj podkreślałam, to to, żeby Wam pokazać, że nie trzeba dużo, ale wystarczy, że dobrze skomponowana szafa, żebyśmy sobie spokojnie ten cały tydzień ogarnęli. Ale co tutaj na wierzch? Kochani, opcje mamy na przykład takie. Mogłabym spokojnie dodać płaszcz, który już pojawił się tutaj wielokrotnie. Wykorzystałabym do tego z całą pewnością karmelowy szalik, a mogłabym również zastosować ten element, który pojawił się poprzednio, czyli właśnie ramoneska, która nam tutaj troszeczkę ten romantyczny charakter spódnicy zmieni i przełamie. Także ja tym razem stawiam ponownie na ramoneskę. No i jest ponownie karmelowa chusta, do tego czarne rękawiczki, no i kurtka typu ramoneska. Całość uzupełniona czarną torebką średniej wielkości i to już jest moja ostatnia modowa inspiracja dla Was na dzisiaj. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie Wasze wiadomości i komentarze wskazujące na to, że czekacie na nasze kolejne filmy, zwłaszcza teraz, kiedy one pojawiają się dosyć nieregularnie na naszym kanale. To jednak są to wiadomości bardzo miłe i takie motywujące do tego, żeby jednak spróbować z kolejnym odcinkiem tutaj do Was wrócić, więc serdeczne, serdeczne dziękuję. Jeżeli macie ochotę wesprzeć nasz kanał, sprawić, żebyśmy mogli docierać do jeszcze większego grona odbiorców, to subskrybujcie, bo ta subskrypcja rzeczywiście nam pomaga. Pamiętajcie też, że jeżeli klikniecie w dzwoneczek przy tej opcji subskrybuj, to będziecie dostawać też powiadomienia, kiedy na naszym kanale pojawią się kolejne odcinki. Zostawiajcie łapki w górę, czyli tak zwane lajki. Zostawiajcie nam komentarze, bo one też bardzo pomagają, zwłaszcza te motywujące do dalszego działania. To zawsze dla mnie jest taki dodatkowy energetyczny kop, jeśli mogę tak powiedzieć. Taka porcja energii, której naprawdę teraz, zwłaszcza jesienią, chyba mocniej potrzebuję. Poza tym ja komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów właśnie tutaj na YouTubie w zakładce Społeczność.
Jeżeli natomiast macie ochotę podziękować nam za naszą pracę, tak symbolicznie, bo stawiając nam wirtualną kawkę, to możecie to zrobić za pośrednictwem serwisu Buy Coffee Tu, do którego link znajdziecie w opisie do tego odcinka. Zachęcam Was też do tego, żebyście zaglądali na mojego bloga okiemwariatki.com, a także na mój profil na Instagramie, tam chyba jestem najczęściej, mój nick to okiem_wariatki_style. I to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze.